też patrzymy się na tego człowieka, Cristiano Ronaldo. On i Barak mogą grać za jego plecami, to jest taki wariant bardzo 15, Rafael Leão, no i ten człowiek, właśnie Ronaldo kontra Patryk Szczyk, czyli dwaj. Akurat na brak zamienników, powiedzmy, Portugalczyków. Tych czeskich piłkarzy. On powiedział wprost o transfer, w zasadzie nie latem, bo już no latem jeszcze cały czas, tak. Pomyślałem, że przecież to lato to się dopiero kończy we wrześniu. Natomiast chciałem powiedzieć, że już po rozpoczęciu sezonu, o taki, proszę Państwa, że Czesi pod wodzą Jarosława Silchawiego, ale przez Sołczka. No, na razie w Czesi. Trzeciego roku po rozpadzie Czechosłowacji. Natomiast takim luzie operujący piłką zawodnik, młody, perspektywiczny, drużyny czeskiej, zamykało strefę. Bernardo Silva, tam Cristiano Ronaldo się czaił. Jeszcze uderzenie z dystansu Rubena Nevesa, ale też piłka mija słupek z tej niewłaściwej strony z punktu widzenia Portugalczyków. Cristiano Ronaldo pokazuje, że tam został, no, nieźle nadepnięty. Faktycznie widzimy dziurę w skarpecie. Zdana chociaż na chwilę. I co tutaj? Cristiano Ronaldo trafiony przez Tomasza Waslika, ale jednak sędzia uznał, że to Portugalczyk faulował golkipera. No, widzimy to bardzo, bardzo takie dynamiczne wejście, chyba rozbity nos Ronaldo. Już taka piłka, no, powiedziałbym, bardzo stykowa. Arbiter zareagował bardzo zdecydowanie, wskazując na faul Portugalczyka. No nie, ostro tutaj leci krew Cristiano Ronaldo z nosa, też gdzieś się tam trzyma za oko. Popatrzmy, no chcielibyśmy oczywiście powtórkę. Pokazuje Dalot, że będzie potrzebna zmiana koszulki, no bo oczywiście wszystko już jest zachlapane krwią. Aha, no tutaj to, czego się oczywiście nie musimy przekonywać. On w reprezentacji będzie, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Mówiłem, no ten sezon w Bayerze Leverkusen, kontuzji też w reprezentacji Czech, bo mówiliśmy o tych absencjach, jeżeli chodzi o 10 meczów kary. A teraz popatrzmy na tę akcję Portugalczyków, ależ się pomylił Cristiano Ronaldo. To była przecież nieobecność, pod nieobecność kilku piłkarzy. Ale tak jak powiedziałem, no to powołanie absolutnie niespodziewanie, bo kultury gry w operowaniu piłką. Antonin Barak z przeciwnikiem za plecami. Tutaj widzieliśmy, Kral lekko przysnął przy tej akcji. Ten kłopot tak, ze znalezieniem takiej, znaczy przeprowadzeniem całej akcji na takie odzyskanie szybko piłki. Cristiano Ronaldo tył. Nie zostawiają teraz praktycznie swobody na własnej połowie. Niespodziewana decyzja, jeżeli chodzi o pierwszą jedenastkę i mini rozsypce, kiedy źle rozpoczęli tę pierwszą edycję. Podekscytowany swoim transferem i tym faktem, a teraz nagrodę też dostaje tak później już trochę, powiedzmy. Wyrazista interwencja w tej sytuacji, ale jednak bardzo taka ostra na nieobecność. Może za moment, bo teraz Cristiano Ronaldo z piłką na nodze. Ale znowu bardzo nieudany strzał. Tak, tutaj zaraz zobaczymy, to mam wrażenie, że trochę zdekoncentrowało tutaj Portugalczyka, tak się rozglądanie. Zobaczmy, on jeszcze, tu już akurat już nie było widać, ale ułamek sekundy wcześniej rozglądał się przez prawe ramię, oglądał, szukając, sprawdzając, czy tam nie ma jakiejś piłki. 63 do 37. Na piłko nogami Bernardo Silva piłkę. Tak zgubił, ale też no. Cristiano Ronaldo, co wykombinuje tym razem naprzeciw niego Zima. Robert Lewandowski, 70. To dośrodkowanie oczywiście Mario Rui, no było tak. Nie ma czego szukać na następny sezon, że Londyńczycy go nie zatrzymają. W Hamie zagrał raptem 6 meczów, licząc 3 pytania w głowie reprezentanta Czech. Antonin Barak z rzutu rożnego. Była szansa na bramkę, reklamują Czesi zagranie ręką przez jednego z piłkarzy portugalskich. Barak jeszcze raz, jeszcze tu się spróbuje napędzić. Jest jeden z wód, wycofał piłkę. Włosku, Patryk Szczyk przecież wiele, wiele lat w Serie A. Aniu Ronaldo, też narzekaliśmy trochę tak, na tego dyskusję. Ale dośrodkowanie mu nie wyszło. Ta z Sparty Praga do Bayeru Leverkusen też nie przeżywają łatw. Portugalii, a potem te niespodziewane jak na razie, a nie doszło. Dopiero teraz oglądamy Czernego na boisku. Nawet gry niezadowolone. On doskonale sobie zdaje sprawę, że to było kiepskie. Rzut rożny Cristiano Ronaldo i co? I Diogo Jota bija piłkę do siatki. Jeszcze popatrzymy, czy tam nie było pozycji spalonej, arbiter, ale jest 4. Asystent nie zareagował, wydaje się, że wszystko
było zgodnie z przepisami. Ronaldo... Co? No jeszcze jakiś błąd. Popatrzmy na minę Cristiano. No znowu dwukrotnie, ale te dwie porażki były na wyjazdzie. Odrabia straty w grze ofensywnej, więc jakby to też jest w tym momencie jak... No Fernandesza w doliczonym czasie pierwszej połowy. No i Diolech w Pradze. 4-0. Największym meczu. Popatrzmy, jak mimo tego zwycięstwa...